Jojojo, siemanko, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem podsumowanie naszego projektu PC numer 2 do streamowania. I tak to wygląda po złożeniu, wszystko ładnie chodzi. Tutaj ten jeden wentylator musiałem wyciągnąć z obudowy, bo niestety chłodzenie blokowało i ten wentylator jest zbyt wysokie, te chłodzenie, żeby tutaj jeszcze cokolwiek weszło, ale ten dolny wentylator wrzuca nam powietrze na kartę graficzną. Także wszystko jest ładnie zmontowane razem, a Vermedia tam jest wsadzona już. Te kości RAM tam ledwo weszły pod to. Dobrze, że to są low profile. Te kości RAM, no i chłodzenie jest fajne, naprawdę podoba mi się. Jest ciche też. Tak, dwa dyski SSD i HDD. Tam są dwa wentylatory. Doszedłem do ładu też z tym panelem przednim. Tam miałem troszkę problemu. Jak widzicie, te kolorowe kabeleczki. troszkę te kable się różniły od mojej obudowy, od tego co w instrukcji pisało, ale jakoś działa. Powiem wam, że wszystko działa dobrze, i reset, i start, i wszystkie diody się palą, także wszystko jest ok. Co? Słuchajcie, kabel managing jest tu trochę kiepski. Ale ja mówię, nie potrzebuję tutaj żadnego wielkiego halo w tej obudowie. Ona jest kryta, tutaj nie ma żadnego okienka, także nic nie widać tam w środku. A powietrze tak ma tam sporo miejsca, żeby sobie dobrze operowało. Także tak to wygląda. Procesor podkręciłem, udało mi się go podkręcić na 4,6 GHz. Jest bardzo stabilny. Na napięciu 1,29 V, czyli dosyć wysokie już napięcie jest. No ale widocznie ja tak potrzebuję ten procesor. Ktoś tam mówi, że na tej płycie głównej za dużo, tutaj go nie podkręcę i tak dalej. Gówno prawda. Płyta główna jest dosyć dobra, wystarczająca na to, żeby podkręcić, tak jak mówię, do 4,6. Może 4,7 jeszcze by się udało, ale nie wiem jakie napięcia bym tam musiał jeszcze wrzucić. Nie chcę więcej już go kręcić. 4,6 to już jest wystarczające, słuchajcie. Pytaliście się też mnie, jak wygląda ten pad. Czemu go nie podłączyłem? Czemu nie pokazałem, jak świeci? No to nie ma problemu, słuchajcie. Pokażę wam, jak świeci. Z tyłu mamy pad jak pad od Xboxa. Jest taki fajny, przezroczysty. Z tyłu mamy taki przełącznik. Tutaj włączamy go. Napierdziela po oczach dosyć mocno, jak laserem. Także po oczach trochę daje, ale jak mamy ręce, trzymamy tutaj na nim i gramy, to nie świeci tak mocno z jednej i z drugiej strony. Fajnie w nocy wygląda. Także jeżeli macie ochotę na jakiś kontroler, na kabel do Xboxa, to polecam właśnie takie coś. Fajny bajer. Oryginalny oczywiście. Oficjalny do Xboxa. Firmy trzeciej od Afterglow. Także zachęcam was do właśnie czegoś takiego. Dobra, starczy, bo po gałkach już napierdziela. No i tyle, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych filmików. Trzymajcie się. Na razie.